Halo, halo, witamy Państwa. Ten mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Ciekawe, jak zaprezentują się oba zespoły. Dziś Wisła Kraków zagra przeciwko Rapidowi Wiedeń. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Zespół wyjdzie na boisko i zagra w systemie 4-5-1, który można chyba nazwać zachowawczym. Tak, wydaje się, że trener chce kontrolować rytm tego spotkania i cierpliwie rozgrywać... Szkoda! Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Pietrzak. Zdenek Ondraszek. Dawid Kort. Jest groźnie! Może strzelać! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Popatrzmy, Jacku, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Przypomnę, prowadzi Wisła Kraków. Klasz Milner. Małecki. Przechwycili przeciwnicy. Wychodzą do kontrataku. Klasz Milner. Ma na skrzydle dużo swobody. Zablokowane to podanie. Piłka odbita od rywala. Jest przejęcie i mają szansę. Ależ uderza. Ach, jak niewiele brakowało, żeby teraz padł gol wyrównujący. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny. Jesus i Mas. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Klasz Milner. Denis Alar. W ostatniej chwili przejęli. Blisko pole karne. No przejął, ale nie opanował piłki. Klasz Milner. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dobrze próbował, ale stracił. Denis Alar. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Hoffman. Zdenek Ondraszek. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Blisko już do bramki. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Ajaj, piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał. W końcu tylko minimalnie niecelny. Boguski. Jesus i Mas. Kort. Ale to wybronił. Za chwilę Wisła Kraków rozpocznie z narożnika boiska. Wrzutka w pole karne. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać. Ale wspaniale teraz!
świetny przegląd pola. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Jesus i Mas. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Knas Milner. Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Tracą piłkę. Bolingoli. Knas Milner. Deni Alar. Świetna akcja w obronie. Małecki. Pietrzak. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Znowu celne podanie tego zawodnika. Ależ teraz luka na skrzydle. Dobra okazja. No i wysoko, ponad poprzeczką. Małecki. Ryzykownie, ale udanie. Jest pod presją obrońcy. Zdecydował się na strzał. Znakomicie bramkarz. Bramkarz utrzymał ich teraz w grze, ale lepiej, żeby nie musiał tego robić ponownie. Panowie obrońcy, więcej koncentracji. Po pierwszych 45 minut... I zaczęli drugą połowę meczu. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Jesus i Mas. Przejęli piłkę, popatrzmy. Strata, co zrobi przeciwnik? Aj, teraz strata. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. I piłka wybita do przodu. Rafał Boguski. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może uderzać na bramkę. No i piłka niestety leci wysoko nad bramką. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Sędzia przez przypadek trafiony piłką. Rafał Boguski. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Jesus i Mas. Patryk Małecki. Szansa dla Wisły.
Ryzykował, ale pewnie odebrał. Wisła Kraków wznawiać będzie grę od rzutu z autu blisko pole karne rywala. Trener wprowadza świeżego gracza. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. No gdyby nie on, byłby gol. Piłka poza linią końcową i mamy rzut rożny dla Wisły. Rzut rożnego w pole karne. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Zdenek Ondraszek. Rafał Boguski. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Jak widzimy, rozpocznie Wisła od rzutu z autu na wysokości pola karnego. Będzie zmiana. No, z tak daleka nie da... I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Rafał Boguski, Wulnet Basza, Zdenek Ondraszek. Może spróbować uderzenia na bramkę. Zjął mu praktycznie piłkę z nogi. Skutecznie interweniował i posłał piłkę daleko od bramki. Na boisku pojawi się dwóch nowych zawodników. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. No i przejęli w ostatniej chwili. Ponownie, celnie podaje. Klaus Milner. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Oddaje strzał. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Dobre, dalekie wybicie. No, musi uważać. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Zdenek Ondraszek. No, może być niebezpiecznie. Wiślacy mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Oj, paskudne wejście. W moim przekonaniu na kartkę. No, bez dwóch zdań, to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Ładnie! Niewiele brakowało, ale z daleka trudno jest dokładnie trafić. Odważył się strzelać z takiej odległości i to była dobra decyzja. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Obrońca blokuje tę centrę. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. 81. minuta minęła i jeszcze 9 do końca. Chyba remis jest poza zasięgiem rywali Wisły Kraków. Strata piłki. Precyzyjnie podał w tempo. Powinien grać w pole karne. Obronił, to była ładna główka, ale gola nie ma. Rzeczywiście strzał znakomity, tyle że golkiper świetnie sobie z nim poradził. Wrzutka w pole karne. Uprzedził Inter. Szansa! Dobrze, do przodu. To może być wyrównanie. A jednak nie ma bramki. Ależ to była okazja do wyrównania. Nie wiem, czy jeszcze się powtórzy. Stuprocentowa. A jak wiadomo, takie stuprocentowe okazje najbardziej deprymują strzał. Taka okazja, czy się uda?
Jest okazja, ale Szonto obronił z bliska. Uratował prowadzenie w ostatnich minutach. Co za refleks. Kibice gospodarzy czują, że ich prowadzenie jest niepewne. Przydałaby się teraz jeszcze jedna bramka. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że... Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Znakomita interwencja, to mógł być strzał dający bezpieczne dwubramkowe prowadzenie, ale nie udało się znaleźć drogi do bramki. Nadal prowadzą, ale w końcówce spotkania może być gorąco. Pietrzak. Małecki. Uderza! Będziemy mieli rzut rożny w końcówce meczu. Drużyna wygrywa, no ale ma szansę powiększyć rozmiary zwycięstwa. Rzut rożnego w pole karne. No, ta główka nie zaskoczyła bramkarza. Jesus Imaz, Małecki, Zdenek Ondraszek. Z tej pozycji może uderzyć. Będzie gol! Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Kolejny gol na ich koncie. Podwyższają prowadzenie. Mogą teraz uspokoić grę. Byle tylko za bardzo się nie rozprężyli. Powtórka obnaża beznadziejną, defensywną grę. Wystarczyło tylko kopnąć we właściwą stronę. Dobry zawodnik nie marnuje takich prezentów. Trudno, trzeba grać dalej. Muszą się otrząsnąć i robić swoje. No, 2-0. Ofensywna gra popłaca. Koniec meczu. Zwycięzcą jest Wisła Kraków.